dzisiejszym nagraniu przedstawię moją opinię na temat sporu, który toczy się na większości forów kulturystycznych. Sporu, który dotyczy tego, czy lepsza jest kalenistyka, trening na ciężarze własnego ciała, czy może lepszy jest trening kulturystyczny. Ktoś dosyć trafnie na jednym z zagranicznych serwisów porównał to do walki na przykład lwa z rekinem. Zwycięzcą w tym pojedynku okazałby się ten, na którego terytorium będzie toczyła się walka. Jeżeli walka będzie się toczyła w wodzie, no to niekwestionowanym zwycięzcą będzie rekin. Natomiast jeżeli walka będzie się toczyła na lądzie, no to prawdopodobnie albo nawet stuprocentowo wygra ten lew. Podobnie jest z kulturystyką i kalenistyką i zestawianiem tych dwóch dyscyplin. Jeżeli chodzi o trening kalenistyczny, fanów książki Skazany na trening, fanów publikacji Pawła Cadzulina, no to oni stawiają w swoim treningu przede wszystkim na zwiększanie sprawności, na nabywanie umiejętności w wykonaniu poszczególnych ewolucji, trików, coraz bardziej zaawansowanych technik. Natomiast jeżeli chodzi o kulturystów, no to oni używając jakichś tam środków, na przykład treningu oporowego, sprawdzonych, utartych schematów budowania masy mięśniowej, rzeźbienia się, odtłuszczania sylwetki, kulturyści będą stawiali na uzyskanie pożądanej sylwetki. Przede wszystkim na zmiany w wyglądzie, przede wszystkim na jak najszybsze, jak najefektywniejsze zmienianie własnego ciała, wyrównywanie dysproporcji. I właśnie ten prosty wniosek powinien rozwiać większość wątpliwości. Jeżeli zależy Wam przede wszystkim na sprawności, a wygląd ma być sprawą drugorzędną, też będzie pożądany, ale oczywiście nie będzie stanowił sedna podejścia do aktywności fizycznej. Jeżeli jesteście gotowi poczekać na imponującą sylwetkę dużo, dużo dłużej, nawet może lata dłużej niż trenując kulturystycznie, no to wybierzcie kalenistykę. Jeżeli natomiast chcecie poćwiczyć, chcecie usprawniać się, jednak może to nie jest kluczową kwestią, która Was interesuje, a kluczową kwestią jest to, żeby zyskać dodatkową masę mięśniową, spalić zbędny tłuszcz, no to wybierzcie kulturystykę. Kalenistyka natomiast jest trochę bardziej wymagającą dyscypliną, trochę częściej może prowadzącą do kontuzji, gwarantującą mimo wszystko sprawność na dużo większym poziomie niż przeciętny Kowalski. I właśnie to jest jej kluczem. Będziecie sprawni, będziecie w stanie wykonać flagę, będziecie w stanie podciągnąć się na jednej ręce na drążku, wykonać pompkę na jednej ręce, a przy okazji prawdopodobnie będziecie lepiej wyglądać. Nie łudźcie się jednak, że po roku treningów kalenistycznych będziecie wyglądać jak Frank Medrano albo Hannibal. Te osoby znane z filmików, esencją ich sylwetek jest przede wszystkim niski poziom tkanki tłuszczowej i odpowiednia genetyka, odpowiedni typ budowy. Podobnie jak jest ze sprinterem, który ma niski poziom tkanki tłuszczowej, taki sprinter wygląda imponująco jak najbardziej. Jednak w momencie, gdy takiego sprintera zestawimy z dowolnym zawodnikiem kulturystyki, na przykład w kategorii fitness, no to ten sprinter będzie wyglądał co najmniej gorzej. Podobnie jest z zawodnikami kalenistyki, bo oni, tak jak wspomniałem, nie stawiają przede wszystkim na to, żeby wyglądać, nie stawiają na to, żeby ich biceps był w odpowiedniej proporcji do barków, ich barki były w odpowiedniej proporcji do pleców, klatki, brzuch był odpowiednio docięty i tak dalej. Oni stawiają na zwiększanie swojej sprawności, wygląd traktują jako sprawę drugorzędną. Tak więc, jeżeli chcecie ćwiczyć, żeby wykonywać odpowiednie popisy na drążku, i przy okazji może lepiej wyglądać, wybierzcie kalenistykę. Jeżeli chcecie przede wszystkim lepiej wyglądać, jeżeli chodzi o sylwetkę, i przy okazji zwiększać Waszą sprawność, ale nie w takim poziomie jak zawodników kalenistyki, no to wybierzcie kulturystykę. A co Wy sądzicie na ten temat? Podzielcie się w komentarzach opinią, czy wolicie ćwiczyć kulturystycznie, czy może jednak wolicie ewolucję na drążku. I nieważne jaką dyscyplinę wybierzecie, czy to będzie kalenistyka, czy to będzie kulturystyka, czy to będzie lekka atletyka, pływanie, czy jazda na rolkach, zadbajcie o to, żeby ten trening był regularny, systematyczny i żeby stale podnosić swoją poprzeczkę.